Dzień dobry, kochani. Witam Was w kartach dnia na środę. Jestem ciekawa, w jaki sposób poradziliście sobie z tym niepokojem. Czy zaradziliście wcześniej, czy też on się gdzieś jednak mimo wszystko pojawił. Gdzieś tam pod koniec wtorku. Zobaczmy, co czeka nas w środę. Dzisiaj trochę pokazaliśmy się w takiej pozycji kogoś, kto jest nie do końca doświadczony, kto potrzebuje rady, albo kto też zostaje postawiony do kąta. Wokół nas jest dużo ważnych osób, osób, które są specjalistami w swojej dziedzinie, a my taki pazik, trochę niedoświadczony, trochę zagubiony, trochę niewiedzący, czego chce. I słuchajcie, jeżeli chcecie, żeby ktoś Was w taki sposób nie traktował, a macie coś zaplanowanego w środę, może jakieś spotkanie, to może przygotujcie się na to, albo tak sobie powiedzcie, że no może bardziej kontrolujcie po prostu swoje zachowanie. Może swój strach, bo tutaj mógł się pojawić jakiś lekarz, prawnik. To są po prostu osoby profesjonalne, to są rozmowy na takim profesjonalnym szczeblu. I ja myślę, że czasami to jest dobre, żeby ktoś właśnie nas tak poprowadził za rękę i pokazał. Tutaj proszę podpisać w taki sposób, powiedzieć tak, to oznacza to i to. Ale jeżeli ktoś ma taki charakter, że potem czuje taki niesmak, po tych spotkaniach, po takim traktowaniu, to tutaj karty Was po prostu ostrzegają, że możecie w taki sposób być traktowani. Nie mówię tutaj, że te osoby mają jakieś złe intencje. Prawdopodobnie one będą wykonywały swoją pracę. Tak więc taka informacja mi się pokazała, właściwie ona jest bardzo, bardzo czytelna. Może też być tak, że po spotkaniu z tą osobą Wy będziecie wiedzieć więcej i komuś będziecie przekazywać informacje jako ten cesarz już, prawda? Tak więc to może być w taki sposób. No jestem ciekawa, pierwszy raz mi się taki układ pokazał w kartach dnia. Jestem ciekawa, w jaki sposób z Wami będzie to rezonowało. Dajcie znać, bo chętnie sobie tutaj te Wasze sytuacje poczytam. Czy rzeczywiście mieliście takie sytuacje, że ktoś Was tak protekcjonalnie traktował? Wy byliście mniej doświadczeni, ktoś był specjalistą i Wam pokazywał coś tak jakby od zera. Tyle ode mnie, kochani. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, tak żebyście się więcej dowiedzieli, żebyście z czasem to Wy wystąpili w roli tego cesarza właśnie. Mam nadzieję, że dla większości z Was to właśnie w taki sposób będzie rezonowało. I też co jest ważne, to ja mam wrażenie, że rozmowa z tą osobą, ona Was zmotywuje. Ja nie mam tutaj pokazanego niesmaku, bo jak pokazałaby się piątka mieczy, to bym powiedziała, że właśnie niesmak czujecie, że coś jest nie tak, ale ja mam wrażenie, że to jest dla Waszego dobra. Ta rozmowa będzie dla Waszego dobra. Tak więc tutaj takie informacje dla Was, kochani. Ja Wam życzę udanego dnia, udanej środy. Trzymajcie się. My słyszymy się już jutro.